Szkocja słynie z wielu przepięknych terenów. Niektóre z nich służyły nawet jako plan filmowy dla historycznych produkcji, czy też filmów fantasy. Dziś udajemy się właśnie do jednego z takich miejsc. Odwiedzimy dolinę, która swoim urokiem ściągnęła ekipę filmową pracującą nad filmem Dziewiąty Legion. Nakręcono tu bowiem kilka scen, w tym finałową walkę pomiędzy plemieniem Piktów a legionistami. Raz na jakiś czas na swojej drodze spotykamy takie właśnie przeszkody. Na szczęście rzeka jest w tym miejscu płytka, więc nie powinno być kłopotu. Miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, to tak jakby końcówka doliny właściwej, która znajduje się w tamtym miejscu. Są dwie drogi dojścia. Można ubrać wodery i brnąć przez rzekę lub w sposób, który ja wybrałem. Pójdziemy w górę, obejdziemy całość i zejdziemy takim bardzo wąskim wąwozem na sam dół doliny. Zanim jednak się jeszcze tam udamy, to warto docenić to miejsce. Jest bardzo fotogeniczne, bardzo mi się tu podoba. Także zrobię kilka zdjęć. Rzeka to jeden z głównych elementów tej doliny, który nadaje jej tak wyjątkowy charakter. Jak pewnie już zauważyliście, ma głęboko czerwoną barwę. Otaczające to miejsce skały to wyrzeźbione w niesamowite kształty czerwony piaskowiec. To właśnie wytrącające się z tych skał osady nadają rzece krwistą barwę. Nie bez znaczenia pozostaje również pora roku. Jesienią obfite deszcze dodatkowo wzmagają ten proces. Oczywiście głębokość rzeki ma ogromny wpływ na intensywność koloru. Płytkie miejsca wydają się być jasno żółte, podczas gdy naprawdę głębokie rejony potrafią być niemal całkowicie czarne. Wchodząc na północne zbocze, okrążamy dolinę, by odnaleźć wąski przesmyk, który sprowadzi nas z powrotem do poziomu rzeki. Droga prowadzi dosyć przyjemną, fajną leśną ścieżką. Po prawej stronie raz na jakiś czas otwierają nam się ciekawe widoki. Mianowicie można dostrzec dno doliny. Przesmyk, w którym właśnie się znajdujemy, nosi nazwę Jacob Ladder, co dosłownie oznacza drabina Jakuba. Nazwa ta odnosi się do schodów, które zostały wybudowane około 200 lat temu. Choć stanowią ogromne ułatwienie w drodze na dno doliny, to jednak w kilku miejscach czas zrobił swoje i lepiej znaleźć trochę inny wariant zejścia. Wokół doliny krąży sporo legend. Jedna z nich mówi, że w czasach średniowiecznych przeprowadzano tu osobliwy test na kobietach, które były podejrzane o zajmowanie się czarami. Delikwentkę taką zrzucano ze stromych ścian doliny na dno. Jeśli przeżyła, uznawano, że jest wiedźmą i zabijano ją na miejscu.
Natomiast jeśli upadek spowodował śmierć, oczyszczano ją z zarzutów, choć nie wiem, jaki był w tym ostateczny sens. Znajdujemy się w centralnym punkcie Finish Glen. Jest to dolina, która według mnie po prostu jest żywcem wyjęta z bajek Disneya. Jest tutaj pięknie, po prostu pięknie. Bogactwo tych form skalnych, kolorów, nawisów, wszystkiego po prostu. Ale jednocześnie tak ciasne, tak poskręcane. Wiele miejsc jest niedostępnych, bo jest za głęboko lub coś w tym stylu, że ciężko to wszystko uchwycić. Czasem tak jest, że właśnie znajdujemy się w miejscu, które po prostu urzeka nas swoim pięknem, a na zdjęciach wychodzi nijako. Nie potrafimy tego objąć. W tym miejscu mała ciekawostka. Na zdjęciu można zobaczyć sporej wielkości głaz na dalszym planie. To tak zwany Devil Pulpit, w wolnym tłumaczeniu Ambona Diabła. Według legend to właśnie z tego miejsca diabeł miał przemawiać do swoich wiernych. Wyjście z doliny jest równie ekscytujące jak zejście, a wszystko dzięki magicznemu przesmykowi, który niczym brama prowadzi do innego świata. Polecam to miejsce każdemu, kto lubi takie klimaty, a już definitywnie wszystkim amatorom fotografii, gdyż jest to miejsce o ogromnym potencjale. To już wszystko na dzisiaj z Finish Glen, doliny wyjętej ze snu.